1 września 1939 roku o godzinie 4:45 rozpoczął się atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na placówkę wojskowej składnicy tranzytowej. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Według różnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało od 210 do 240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy. Pierwszym polskim miastem zaatakowanym przez niemieckie lotnictwo był Wieluń. W jego wyniku zginęło ponad 1200 osób. Wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. W związku z 85. rocznicą tradycyjnie o godzinie 4:45 na Westerplatte został oddany hołd ofiarom wojny. W dzisiejszych obchodach bierze udział prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ponad 7,5 miliona Polaków głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Teraz ich reprezentacji chce się odebrać prawo do normalnego funkcjonowania, odbierając pieniądze z budżetu państwa. Radości z decyzji PKW nie ukrywa koalicja 13 grudnia. Jest zbrodnia i jest kara. To rzeczywiście daje nadzieję i sprawia, że ma się takie poczucie, że warto było walczyć o przywrócenie praworządności. Praworządności znanej ze wschodu, gdzie wszelkimi możliwościami próbuje się zniszczyć opozycję, komentują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Starają się zrobić wszystko, żeby wyeliminować opozycję. Jak nie ma już opozycji, to nie ma tak na dobrą sprawę demokracji. Zagłodzić was? Zagłodzić nas, zniszczyć nas. A jak nie ma opozycji, to właśnie wchodzimy w coś w rodzaju systemu autorytarnego. Wątpliwości w sprawie decyzji organu wyborczego jest wiele. To jest cały proces przygotowany i z niemiecką iście precyzją wykonany przez większość Państwowej Komisji Wyborczej. Bo to, że to jest niezgodne z prawem, to mamy jeden koronny dowód na to. No, sędzia Marciniak, wieloletni szef Państwowej Komisji Wyborczej, który na pewno nie może być podejrzewany o stronniczość na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, odmówił podpisania tej uchwały. Prawo i Sprawiedliwość zamierza walczyć o swoje prawa. Sprawa trafi do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy opublikował postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie religii w szkole. Zawiesił tym samym niekorzystne dla katolików rozporządzenie Ministerstwa Edukacji. Resort nie uznaje tej decyzji. Minister edukacji informuje, że powyższe zabezpieczenie nie wywołuje skutków prawnych, a wyżej wymienione rozporządzenie zostało wydane zgodnie z prawem i ma moc powszechnie obowiązującą od dnia 1 września 2024 roku. Przeciwko rozporządzeniu resortu edukacji protestowali katolicy, w tym katecheci. Zakłada m.in. ograniczenie liczby godzin religii w szkołach i łączenie w grupy klas z różnych roczników. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, żebyśmy mogli je w odpowiedni sposób też interpretować, ale mam naprawdę daleko idące obawy, że ci ludzie, którzy prawo rozumieją tak, jak sobie to oni wymyślą, że będą chcieli tutaj coś zmienić. Z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji nie zgadza się także Rzecznik Praw Obywatelskich. Doskonała pogoda, wyborowi goście i świetna atmosfera. W Sulejowie trwa nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej. To wydarzenie, które skupia w jednym miejscu polskich patriotów i sympatyków strefy wolnego słowa. To, co jest najważniejsze, to jest przywiązanie do walki o rzeczy podstawowe. Do walki o to, żeby była wolność słowa, przywiązanie do walki o Polskę, o to, co Polska stanowi, o wolność, o to, żeby przetrwała tradycja narodowa. To wszystko stanowi tych ludzi. To jest pokolenie Solidarności, pokolenie Jana Pawła II, ale też ich dzieci. Ci, którzy się wychowali na tych samych wartościach, a wcześniej dziadkowie z Armii Krajowej, z Legionów Piłsudskiego. To wszystko są tradycje, które tutaj się spotykają w wielkim ruchu obywatelskim. No i dzisiaj stoimy przed kolejnymi niesamowitymi wezwaniami. Budową strefy wolnego słowa, budową wolnych mediów, obroną tych wolnych mediów przed zakusami władzy, przed próbą zniszczenia ich. To dzięki tym ludziom między innymi rozwija się Telewizja Republika, bo gdyby nie ich pomoc, gdyby nie ich wpłaty, to by po prostu tej telewizji nie było.